Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu, który zaczynamy tym razem od początku weekendu, czyli od piątku. Jestem już po pracy, przyszła do mnie właśnie paczka z Amazona i idziemy sobie ją otworzyć. A w paczce coś, czego jestem bardzo ciekawa, chociaż nie to było głównym powodem zamówienia tej paczki. Głównym powodem były akumulatorki AAA. Ja zawsze kupuję te same akumulatorki na Amazonie. I spray do czyszczenia ekranów do telewizora z taką ściereczką, bo póki co czyściliśmy go tylko chusteczkami do okularów. No a to jest średnio wydajne robienie takiego telewizora taką mikrochusteczką, więc mamy to. A z racji tego, że darmowa przesyłka do Szwajcarii jest, jak się przekroczy, chyba 49 euro czy coś takiego, to dobrałam jeszcze co nieco. Dobrałam książkę, której byłam bardzo ciekawa od jakiegoś czasu, no ale cały czas nie miałam jakby takiej motywacji, która by mnie nakłoniła do tego, żeby ją faktycznie kupić. I to jest książka o niedietach. Zobaczymy, jak będzie mi się ją czytało. Była dostępna na niemieckim Amazonie, normalnie po angielsku. Kosztowała chyba 12 euro brutto i coś tam koło 11 netto za nią zapłaciłam, czy coś w tym stylu. I jeszcze na to pchanie wzięłam płyny do płukania tkanin. I to są moje ulubione płyny, zaraz je rozpakuję i Wam pokażę. Ja chyba ogólnie nie miałam tego akurat zapachu, ale tej firmy płyny są super. Są tak wydajne, naprawdę ciupinkę się go dodaje do pralki i bardzo intensywnie pachną, także jak coś, to polecam, naprawdę są bardzo fajne. Skupana zima idzie, dlaczego? Ja się pytam. Jest w dalszym ciągu piątek, czyli pierwszy dzień tego vloga i ja właśnie będę szła na fizjo, ale nie tak bezpośrednio, bo jeszcze idę do tego sklepu z kawami po kawę dla Tomka i byłam przed chwilą jeszcze w banku, no parę takich różnych spraw mam do pozałatwiania i stwierdziłam, że się do Was odezwę i pomarudzę na to, jak bardzo jest mi zimno. Ale nie no, jest jakiś dzisiaj tak, że się chce naprawdę tylko i wyłącznie spać. To jest jedyne, na co mam ochotę. No ale nie jest mi to niestety dane. Właśnie mijamy mojego lekarza rodzinnego. By the way, ja mam wszędzie lekarzy, bo jestem już starcem, który na wszystko, co możliwe, musi chorować i wszędzie mieć różnych specjalistów. No nieważne. Także tak, tyle Wam chciałam powiedzieć, że mi zimno i że idę na fizjoterapię. Boli mnie dzisiaj trochę kolano, ale bolą mnie mięśnie w takich dziwnych miejscach, muszę to powiedzieć dzisiaj fizjoterapeucie, bo mam, ostatnio mi masował takie jedno miejsce, gdzie miałam te powięzi mięśniowe tak trochę zbite i to mi sprawiało ból przy takich naturalnych przeprostach kolana podczas chodzenia i to mi tak rozmasował, że mam do dzisiaj zakwasy, ale to już mnie nie boli, ale teraz boli mnie w innym miejscu, także koniec świata, ale prawie wróciła mi elastyczność, naprawdę już jest centymetr różnicy, a jeszcze wczoraj nie miałam tej elastyczności, także każdy dzień przynosi jakiś nowy postęp. Oczywiście jak mi spuchnie kolano jakiegoś tam, czasem się to jeszcze zdarza niestety, po całym dniu pracy, siedzeniu na tyłku, jakichś tam nerwach, to wtedy oczywiście ta elastyczność jest zatracona. To jest oczywiste, jak ma się wielką bułę zamiast kolana, to ciężko tę bułę zgiąć, ale tak normalnie to już dzisiaj działało dosyć dobrze. Dobra, żegnam się, idę po te kawy. Witam się z Wami w niedzielę, jest piękna pogoda, jak widzicie. No oczywiście jest zimno, ale jest słonecznie, jest jasno, jest kolorowo jeszcze na drzewach, także trzeba korzystać z uroku jesieni, więc wyszliśmy na taki niedzielny spacer. Moja noga pozwala mi już na spacery takie godzinę, półtorej godziny, już nie mam większych problemów z tym, także korzystam i sobie chodzę, póki jest jeszcze resztka słońca i resztka jakiejś ładnej pogody. Słuchajcie, no jest przed Wami klip, który powtórzy się z filmikami domowymi, ale ja nie mogę, po prostu nie mogę, bo to jest dla mnie najważniejsze wydarzenie tego tygodnia. Udało nam się znaleźć idealne naszym zdaniem krzesło biurowe. Ja wiem, że ludzie mają bardzo różny gust, wiele osób stwierdzi, że to jest przeobrzydliwe i że w ogóle trzeba kupić takie plastikowe krzesło z Ikei, ale no to nie jest nasz styl. I udało nam się dorwać krzesło, którego historię przedstawiam też właśnie w tym filmie, ale przedstawię ją również tutaj, znaczy w tym filmie o biurze.
Udało nam się dorwać krzesło, które ma minimum 106 lat. Krzesło jest produkowane przez fabrykę Ford & Johnson, która pochodzi z Chicago i została założona w 1867 roku i zakończyła swoją działalność w 1913. W 1908 była jeszcze jedną z wiodących firm, jeżeli chodzi o meble biurowe wyższej jakości, ale niestety w 1913 z powodu kryzysu splajtowała. Więc to krzesło ma minimum 106 lat, ale najprawdopodobniej ma troszeczkę więcej, bo... No nie wiem, no mała szansa, żeby pochodziło z ostatniego roku działalności, ale tego nie wiemy. W każdym razie, to krzesło ma tutaj taki mechanizm do regulacji. Ma regulację wysokości, co jest tam oczywiste i proste, ale ma też gigantyczną tutaj sprężynę, której naprężenie można regulować śrubą, która jest tu i ma też ta śruba napisane, że jest to Ford & Johnson Chicago. Nie wiem, czy mi się uda, bo jest głupio pod światło. Czekajcie, zrobimy to tak. O, teraz powinniście widzieć Ford & Johnson, Chicago, jest. Więc tu się reguluje naprężenie tej sprężyny i ta sprężyna jest po to, żeby można było się na tym krześle bujać. Tak jest jej zastosowanie. I jak widzicie, krzesło stoi na kartonach, ponieważ trzeba troszeczkę było z nim coś porobić, bo ono było bardzo wysuszone, było takie, widać było, że po prostu nie było dobrze wypielęgnowane i umyłam to krzesło środkiem do drewna, naolejowałam wczoraj pierwszą warstwę, dzisiaj naolejowałam już drugą warstwę i stoi i sobie wchłania. Ono było najprawdopodobniej kiedyś lakierowane, ale przez to, że ma tyle lat, ile ma, zresztą zobaczcie jak to gra pod światło, na pewno widzicie te słoje. Ono jest już wytarte z tego lakieru, tam go nie ma, więc olejowanie jak najbardziej się tutaj dobrze sprawdza. I widać tu też na przykład różnicę w twardości drewna na słojach i dookoła słojów. Widać dokładnie te, no te takie wręby, wytarcia. I to jest coś, co nam osobiście podoba się niesamowicie. Nas to po prostu tak kręci, że sobie nie zdajecie sprawy. Wczoraj siedzieliśmy przy tym olejowaniu i się gapiliśmy na to, jak wychodzą te słoje, jak to pięknie wygląda. To jest dla nas coś cudownego, ale wiem, że no wiele osób może się z nami absolutnie nie zgadzać. Niemniej jednak dla fanów antyków pokazuję, co nam się udało dorwać. Ja po prostu chyba uważam to za jeden z lepszych mebli tego domu teraz. Ale może dlatego, że to jest nowe i może mi to przejdzie. Pytaliście się mnie, czym ja olejuję drewno, więc proszę bardzo, tym. O, to jest stary olej, który dostałam od mamy, jak się tu przeprowadziliśmy, do zaolejowania innych naszych drewnianych mebli, które kupiliśmy już do starego mieszkania. Jak się tu przeprowadziliśmy, mam na myśli Szwajcarię, czyli prawie 6 lat temu. I dalej mi zostało i dalej jest, no dobry jest ten olej. Tyle mam go jeszcze, więc na pewno jeszcze na wiele mebli starczy. I jeszcze jeżeli chodzi o to, gdzie my znajdujemy takie rzeczy, to chyba tak, wszystkie rzeczy z tych antyków, które mamy w domu obecnie, znaleźliśmy na serwisie aukcyjnym Ricardo. To jest takie coś jak Allegro nasze, chociaż mniej skomercjonalizowane, nie jest jeszcze takie, no takie popularne wśród dostawców nowych produktów, jak Allegro się zrobiło. Bardziej jeszcze jest nastawione na używane, ale też ten profil się mocno zmienia. I znaleźliśmy właśnie to krzesło u takiego użytkownika, który handluje takimi cackami. Wylicytowaliśmy je za 150 franków, co uważam za absolutnie rewelacyjną cenę, bo to jest taniej niż większość takich plastikowych krzesełek a la IKEA, jeżeli chodzi o krzesła biurowe. Pojechaliśmy po nie wczoraj, no i jest już z nami. Trzeba się wziąć za obiad. I dzisiejszy obiad to będzie premiera tego steamera. Jeszcze go ani razu nie użyłam, a mieszkam tu 6 tygodni. I jest to powód do wstydu, wiem. Albo po prostu jakiś miałam lęk, no nie wiem, no. Nie wiem. Po pierwsze trzeba było mieć do tego kupione warzywa, które się chciało uparować, a po drugie, no... Nie mam takiego przyzwyczajenia, żeby myśleć o steamerze jako o rzeczy do używania w kuchni, więc ogarnęłam już się mniej więcej. Tu mam książkę z przepisami, ale nie będę jej dzisiaj używała, ponieważ nie robię żadnych wybitnych przepisów. Tutaj można robić różne tam rzeczy takie. I myślę, że jest to dobra inspiracja dla kogoś, kto nie ma w ogóle doświadczenia z takim sprzętem, tak jak ja. Ale będę robiła po prostu warzywa. I wyczytałam tutaj, że tak, całe ziemniory muszą być położone na dwóch blachach i 30-45 minut w trybie warzywka 100 stopni. I mam jeszcze oprócz ziemniorów marchewki, też tryb warzywko, 10-20 minut, ale to są takie
marchewki pokrojone na małe kawałki, a ja nie będę ich na takie małe kawałki kroiła, więc będę je tyle samo gotowała, co te ziemniaki. No i dobra, no i próbujemy. O, i tu mam te ziemniaki, to są te niebieskie ziemniaki sandgaleńskie. Jak się ugotują, podamy je sobie z masłem. Mam tu zamrożoną osełkę i stwierdziłam, że rozmrożę ten kawałek. Znaczy on się nie rozmrozi do końca przez te 40 minut, ale będzie sobie stał tutaj na kuchence, jakoś tam dojdzie, bo ja po prostu osełkę polską uważam za absolutnie najsmaczniejsze masło na świecie, dlatego tak jak bardzo czuć smak masła, to ona będzie super do tego. Więc te niebieskie ziemniory wezmę i uparuję je w całości i później będziemy wyjadać je ze skórki, tak stwierdziłam. I tu mam marchewki, wezmę sobie z 4, pokroję na pół. Albo na 3 maksymalnie i tyle tego krojenia. A jeśli chodzi o ten steamer, to tak, tu są te foremki i myślę, że zrobię to mniej więcej o jakoś tak. Na pewno ta druga jest po prostu po to, przepraszam, gada mi hałasuje naraz. Na pewno ta druga jest po prostu po to, żeby tu ściekały, wiecie, te, no, te wszystkie tam soczki, a nie tutaj na blachę i dalej parowały i syf nie do umycia. Matko, jakie to jest... Śmieszna ta uszczelka, całkiem inna niż w piekarnikach. I tutaj się wsadza wodę. I gdzieś tu się nastawia te marcheweczki i różne takie, ale tu zaraz ogarniam. Poczekajcie, może spróbujemy to ogarnąć najpierw, aczkolwiek nie mam pojęcia jak, bo nic się nie kręci. O, o, dobra. O, jest ma. Okej. Dobra, nie, wyłącz się. Wyłącz się. Wyłącz. O, fu. Dobra, mamy. No i dobra, przygotowań tyle. Umyłam ziemniaki, pokroiłam te marchewki i chciałam Wam pokazać, bo mówiłam Wam, że one w środku wcale nie są niebieskie, a są fioletowe. Nie wiem, dlaczego nazywają się niebieskimi. Co prawda po ugotowaniu bardziej się robią niebieskie. No i co? I wstawiam to tutaj. I zaraz Wam pokażę resztę jedzenia na dziś. Ale spróbuję najpierw to ogarnąć. Razem raźniej. Dobra. Chyba tu się to robiło. Warzywko jest, 100 stopni jest. Teraz, że czas. Proszę, żeby to było 40 minut. O, zaczyna się. To się zassało. Ja teraz nie mogę go otworzyć za Chiny, bo tam się robi chyba taka, takie coś ala szybkowar, nie wiem. Widzicie tu mnie strojącą miny. No, zassało się na amen. No dobra. No to zobaczymy, co z tego wyjdzie. A do tego dodatkowo jest rozmrożony kurczak, który był pieczony jakiś czas temu. Mam tu dwa łódka rozmrożone, zaraz je przełożę do małego naczynka żaroodpornego i do piekarnika. Do tego jest też kimchi, no i masło, jak mówiłam, i sól. I to wszystko. Taki obiad dzisiaj. Wkraczamy w poniedziałek ujęciem na buty. To są te drugie Timberlandy i powiem Wam, że ja nie wiem, moje stopy są jakieś durne, bo jak ubierałam tamte pierwsze, te granatowe, które mnie tak obtarły, to one wydawały mi się dużo większe objętościowo w środku, w sensie dużo luźniejsze niż te, a mimo wszystko obtarły mi piętę. I wtedy, w tamtym dniu, kiedy one mi obtarły piętę, jak przymierzałam te czarne z powrotem, to one mi się wydawały tak ciasne i takie niewygodne, że Armagedon. I sobie myślałam, że jak ja tego dokonałam, żeby kupić za małe buty w momencie, gdy mierzyłam tyle rozmiarów. Natomiast dzisiaj przymierzam te ponownie, one są wielkie, po prostu pływam w nich, w ogóle mnie nie obcierają, jeszcze je zasznurowałam dużo ciaśniej, żeby przestała mi się tak noga przesuwać, bo mi się mocno pięta przesuwała przez to, że są duże. Ja nie wiem, albo tak strasznie spuchłam, ostatnio stoję przy pecie wstrętnym, albo tak strasznie spuchłam, albo nie wiem, o co chodzi. W każdym razie tamto obtarcie już mi się zagoiło, jest spoko. Jestem bardzo szczęśliwa, że te są takie wygodne, bo te są moim zdaniem też takie dość ładne, w sensie jak na buty zimowe, płaskie, to są dość mocno eleganckie, powiedziałabym. Może nie te sznurówki, ale ja mogę sobie z łatwością wymienić. Natomiast cały ten but jest taki smuklejszy, bardziej stonowany, wiecie, nie wygląda jak takie typowe trapery i nawet do koszuli nie wygląda to komicznie, bo na razie jeszcze nie noszę butów podwyższanych. Mamy już wtorek, moje pół etatu na dziś się zakończyło. Zdążyłam też zrobić malutkie zakupy spożywcze i lecę do domu na lunch, a później się odezwę do Was gotowania. No i zabieramy się już za obiecane gotowanie i przygotowania zaczynam od szatkowania wielu rzeczy moim robotem. I szatkuję rzeczy na dwa dania. Szatkuję rzeczy na dziś. Dzisiaj będą hamburgery i do hamburgerów chcę zrobić takiego klasycznego kolesława, coleslaw, surówkę, więc będę szatkowała cebulę, marchewkę,
cebulę, kapustę, marchewkę, cebulę, jabłka i tu mam też papryki. Jedną paprykę albo pół papryki, 2/3 może. Reszta, jedna trzecia papryki i też jedna marchewka i pieczarki i też jedna cebula będą szatkowane do takiej potrawki z mięsem mielonym, którą Wam zaraz w większych szczegółach pokażę. W ogóle tak z nad tych warzyw Wam powiem, że to tutaj paskudztwo. To jest poparzenie piekarnikiem. Ja nie wiem, co ja mam ostatnio, ale często się parzę piekarnikiem. I po prostu wystarczy ułamek sekundy, że dotknę blachy i natychmiast mnie to już boli, rośnie mi taki bąbel, on mi potem pęka i wygląda to dosyć ohydnie. Mam nadzieję, że nie będę miała jakiejś blizny, no ale proszę Was, uważajcie. Nie parzcie się piekarnikami. Nie będę Wam pokazywała nie wiadomo jakich szczegółów hamburgerowych, no bo to są po prostu hamburgery. 4, 2 dla Tomka, 1 dla mnie, 1 dla Tomka na lunch. Do tego będzie surówka i tu już mam kapustę, którą poszatkowałam najpierw, posoliłam, wymieszałam i ona już puszcza wodę. I tutaj mam już dodaną paprykę, marchewkę i jabłko i zaraz to znowu wymieszam. I do tego jeszcze poszatkuję sobie trochę pietruszki. Pietruszkę generalnie zużyję dzisiaj całą, tu mam jeszcze drugą, ale zużyję dzisiaj całą, częściowo do tej potrawki z mięsa mielonego, częściowo do surówki właśnie. A tutaj mam przesmażone już pieczarki z cebulą i teraz do nich dodaję paprykę z marchewką. Posmażę to tak z 5 minut, później dodam mięso mielone, znowu posmażę. Dodam sos ten pomidorowy taki, mam tu też pokrojone kilka pomidorków oktajlowych i leżą tak sobie, więc też je tutaj dodam, pietruszkę dodam, ząbek czosnku i będzie gotowe, ale to będzie jedzenie na jutro, a surówkę Wam jeszcze pokażę. Dobra, jeżeli chodzi o sos do surówki, to on się składa z majonezu, octu jabłkowego, miodu, czego jeszcze? Aha, pieprz i sól są już tutaj. Miodu i dodałam jeszcze trochę oleju, bo majonezu było bardzo mało i zaraz to tutaj wszystko wymieszam. A jeśli chodzi o mięso, to już jest na ostatnim etapie produkcji, czyli już zaraz będę dodawała sos. I oczywiście do tego mięsa dodałam też przyprawy, czyli dodałam tę natkę pietruszki, którą widzieliście, sól, pieprz, płatki chili, oregano i bazylię. No, no i tyle. I koniec tego gotowania. Tu mamy mięso już gotowe, studzę to, chowam do lodówki na jutro. Surówka już gotowa, wymieszana całkowicie, potem usmażę tylko hamburgery i wszystko. Gotowe jedzenie na dzisiaj. No i słuchajcie, myślę, że pora już tego vloga zakończyć, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Tym razem bardziej taki weekendowy wyszedł nam ten vlog, nie z całego tygodnia, ale może i lepiej, może będzie troszeczkę krótszy, troszeczkę bardziej skoncentrowany. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!